Ciasta, ciasteczka, palmy, stroiki, koszyczki i zajączki. Jarmark wielkanocny w Lidzbarku był pełen atrakcji. Kupiliśmy wyroby ręczne. Pani tutaj robi na szydełku. No i ozdoby świąteczne. Pewnie, że fajnie. Zawsze coś innego, nie? Nie siedzimy w domu. Coś udało się już może kupić? Tak, już są pierwsze jajeczka ręcznie robione, zdobione pięknie. Wszyscy byliśmy stęsknieni. Zresztą widać to chyba po obecności na dzisiejszym jarmarku, także myślę, że wszyscy czekaliśmy już na to. Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a to dobry czas na ozdabianie domów. Oryginalnych i tradycyjnych dzieł wykonanych przez utalentowanych mieszkańców gminy Lidzbark nie brakowało. Przygotowałyśmy ręcznie robione ozdoby wielkanocne, stroiczki przepiękne, kartki świąteczne, własnoręcznie wykonane ciasta, deserki, lemoniadę, kawkę i herbatę. Nie mogło również zabraknąć tradycyjnych wielkanocnych potraw. Mamy pyszne ciasta, baby wielkanocne, mamy także coś mocniejszego. Nam pasuje takie imprezy, tak? Ciasta, pieczenie, potrawy, jakieś dekoracje, rękodzieło. Jesteśmy tak jakby w swoim żywiole. Panie wiejskie lubią takie rzeczy robić akurat. Były również przysmaki ukraińskie przygotowane przez gospodynię z Kijowa. Przygotowali na tę jarmarku pierogi. Przygotowaliśmy pierogi z kapustą, ziemniakami, pierogi z mięsem oraz gołąbki. To ukraińskie dania, które zawsze u siebie robimy na obiad. Strawy, jakie my w sobie w domu zawsze gotujemy. My dużo radzi, że nas zaprosili na. Jest nam bardzo miło, że zaproszono nas na jarmark w Lidzbarku. Miło jest patrzeć na te wszystkie rodziny, które tutaj przyszły. Dzieci, rodziny zbierają się. Taki jarmark nie może odbyć się bez artystycznej oprawy. Na scenie hali widowiskowo-sportowej zaprezentowali się uczniowie z lidzbarskich szkół i przedszkoli. Jest to okazja, aby się spotkać, aby porozmawiać po okresie epidemii, po okresie pandemii, gdzie nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Jest to świetna forma na wspólne spotkanie, ale także na przygotowanie się do obchodów Świąt Wielkiej Nocy. Cieszymy się bardzo, że po tej przerwie udało się panu burmistrzowi wznowić kolejny piękny jarmark wielkanocny, który cieszy się bardzo dużą frekwencją, ale nie tylko wystawców, ale również i mieszkańców Lidzbarka i okolic. Już niedługo wszyscy zasiądziemy przy świątecznym stole. Wielkanocne życzenia mieszkańcom i ich rodzinom składa burmistrz Maciej Sitarek. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy chciałbym wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Lidzbark, ale także naszym przyjaciołom, naszym sympatykom życzyć jak najwięcej zdrowia, spokoju i pokoju w naszej ojczyźnie. Niech to będą rodzinne, miłe święta spędzone w gronie osób najbliższych i najważniejszych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv